Dzisiaj zaczniemy może troszkę nietypowo, ponieważ mamy do czynienia z bardzo nietypowym bohaterem, a jest nim Don Tillman, czyli bohater trylogii zapoczątkowanej przez projekt Rosie, kontynuowany poprzez efekt Rosie i zakończony teraz przez finał Rosie. To znaczy teraz, za tydzień, poza tydzień książka trafi do księgarni. I dzisiaj chcielibyśmy wokół tej książki, wokół tej serii, a głównie skupiając się oczywiście na tomie trzecim, porozmawiać o problematyce tych książek, czyli o problemach z dyskryminacją, z akceptacją i też takim rodzicielskim podejściu do dziecka i jego problemów. Czujesz się zachęcona do poruszania tak poważnego problemu? Tak. Czuję się zachęcona, chociaż to jest trudny temat. To jest trudny temat, dlatego określimy go sobie dawką troszeczkę śmiechu. W ogóle, zobaczcie, to jest projekt Rosie. Ta książka jest tak długo na naszych półkach, że nam już troszeczkę grzbiet wyblakł. Ale czerwony kolor ma to do siebie, że on blaknie. Pamiętasz, niektóre billboardy były piękne, czerwone, a 3 lata później są już takie jakieś wyblakłe, w ogóle koloru już nie ma. Tak, zwłaszcza te budki fast foodów z reklamą Coca-Coli, znam to. Tak. Dobrze, zacznijmy może po kolei. Książki w tłumaczeniu Macieja Potulnego, autor Graham Simpson. Książki nietypowe, bo tom pierwszy można byłoby nazwać komedią romantyczną, tom drugi ewentualnie też, ale tom trzeci już zdecydowanie nie, bo to już jest bardziej obyczajówka i nie wiem, czy tam można jeszcze podciągnąć to pod komedię. Zależy oczywiście od punktu widzenia i zanim przejdziemy do takiej dyskusji, dwa słowa. Projekt Rosie to historia Dona Tillmana, który jest człowiekiem cierpiącym to jest za duże słowo, na zespół Aspergera. Don Tillman w związku z tym nie zawsze ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, a tym razem staje przed wielkim wyzwaniem znalezienia sobie kobiety swoich marzeń, kobiety swojego życia. Co może zrobić człowiek, który wszystko analizuje, który jest profesorem genetyki i który musi mieć wszystko mega, mega dobrze zaplanowane? Oczywiście musi sporządzić niebywale szczegółową ankietę, na podstawie której będzie sprawdzał, która kobieta jest dla niego idealna. Kiedy już tę idealną kobietę dla siebie znajdzie, wchodzimy w tom drugi, kiedy to Don Tillman musi się mierzyć z jeszcze większym wyzwaniem, mianowicie przygotowaniem na rodzicielstwo. Ja go rozumiem, to jest wielkie wyzwanie, ty też go chyba rozumiesz. Wielkie wyzwanie, przygotowanie na rodzicielstwo. Duże, duże wyzwanie, no. Niektórzy mogą uważać, że tam wychowywanie dzieci to pikuś, w końcu no, mają swój rozum, czasem mogą zająć się same sobą, no ale to nie jest takie proste. Tak, więc tutaj Don Tillman w efekcie Rosie przygotowuje się do zostania ojcem. Robi to oczywiście na swój sposób bardzo komicznie, przygotowując choćby, nazwijmy to w uproszczeniu, pancerny wózek, który ma uchronić dziecko przed wszelkimi wypadkami. No i wreszcie przenosimy się, no, powiedzmy 11 lat naprzód, do finału Rosie, kiedy to Don Tillman wraz z żoną wychowują 11-letniego syna, który zaczyna delikatnie przejawiać objawy, no, takiego wycofania społecznego, czy to autyzm, czy jakiś inny problem. Don Tillman będzie musiał rozwiązać tę sprawę, podobnie jak zresztą zawirowania w swoim życiu zawodowym, których jest tutaj mnóstwo. Za sekundę o samych książkach, które są fantastycznym studium choroby, znaczy choroby, może nie tyle choroby, człowieka cierpiącego na dość poważne zaburzenie, bo podejście społeczne w ogóle do osób cierpiących na jakąś przypadłość jest takie... Różne. Różne, tak. Pobłażliwe niemalże czasami. No nie, czasami pobłażliwe, a czasami no, skłaniające do tego, żeby jawnie gardzić takimi osobami. No mówi się dużo o tolerancji, o wsparciu, tymczasem mam czasami takie wrażenie, że my bardzo dużo mówimy, ale bardzo mało w tym kierunku robimy. Że o kurczę, jacy jesteśmy tolerancyjni, a kiedy przychodzi pierwsza, lepsza sytuacja, w której możemy tę tolerancję i zrozumienie okazać, to raczej okazujemy hejt. No hejt, no niektórzy po prostu, nie wiem jak to napowiedzieć, nie są dojrzali na tyle, żeby jakoś potrafić, żeby potrafili zachować się w odpowiedniej sytuacji, właśnie tutaj w towarzystwie osoby właśnie z zaburzeniami jakimś albo po prostu w jakiś sposób odznaczający się od reszty. Nie wiem z czego to może wynikać, ja nie rozumiem takiego zachowania, jest to takie, nie wiem, w sumie dla mnie poniekąd odrażające trochę. Główną problematyką tych książek, pomijając tom pierwszy, który skupia się w zasadzie na wątku romantycznym, komedii romantycznej, i tom pierwszy to jest po prostu bardzo śmieszna, zabawna książka, gdzie my patrzymy na tego niezdarnego Tillmana, który no nie radzi sobie w kontaktach międzyludzkich, który robi wszystko, żeby tak naprawdę
sferę emocjonalną, przekuć na sferę intelektualną i podejść do wszystkiego z rozumem, na chłodno, zaplanować, wykonać, żyć długo i szczęśliwie. Więc będziemy tutaj mieli naprawdę mega, mega dużo śmiesznych, zabawnych sytuacji, gagów i zresztą sam Don Tillman jest taką postacią mega pozytywną, która sprawia, że po prostu jego przygody śledzi się z wielką radością i nierzadko z uśmiechem na twarzy. Tom trzeci, powiedziałbym, wchodzi nam w zupełnie inną sferę, kiedy widzimy już Tillmana jako człowieka dojrzałego, człowieka, który powiedzmy to osiągnął w życiu to, co chciał i teraz mierzy się z problemami życia codziennego i też z problemami swojej osobowości, która zaczyna mu przynosić coraz więcej komplikacji, jak na przykład na sytuacja na uczelni, kiedy to zupełnie niecelowo dotyka tematu rasizmu i sam zostaje uznany za rasistę. Więc tutaj brak tolerancji na tym punkcie. Mamy też w tej książce problematykę braku szczepień, antyszczepionkowców, problematykę osób chorych z zaburzeniami i też tego, jak środowisko do nich podchodzi. Można powiedzieć, cała sfera różnych zachowań ludzkich i kreująca w jakimś stopniu podejście do osoby chorej. Bo to, co strasznie fajne jest u Simpsona, to jest fakt, że jego bohater jest człowiekiem z autyzmem, ale niekoniecznie autystą, tak? On nie chce być określany poprzez swoją chorobę, poprzez swoje uprzedzenia. I tutaj też, no jakby nie było, skoro temat dotyczy dzieci, my się zawsze troszeczkę baliśmy o nasze pociechy, o to, jak to będzie później w szkole. No nawet jak to będzie w przedszkolu, ja się bałam, nadal się boję. Bo tak naprawdę nie jesteśmy obecni z naszym dzieckiem w przedszkolu. Nie wiemy, co ona tam robi, jak się zachowuje. Możemy tylko liczyć na to, czy pani coś powie, czy nie powie. Bo tak naprawdę też nie mamy pewności, że nas zwróci jakąś większą uwagę na nasze dziecko, bo tych dzieci jest tyle, że no, na każdego trzeba zwrócić uwagę. No ale no, chociaż z drugiej strony, gdyby jakoś odstawała na tle innych dzieci, to byłoby to widoczne. Na pewno by było zaalarmowane, więc no to... Ciężko to stwierdzić, no. Czy byłoby to widoczne? Nie chcę tutaj studiować w przypadku własnej córki, bo nie temu służy ten film, ale wiem na swoim przykładzie, że ja byłem strasznie wycofanym dzieciakiem w podstawówce, trzymającym się, nie wiem, tam maleńkiej grupki osób, z którymi chciałem mieć kontakt i trzymający się z daleka od innych, mający dziwny styl, bo w domu się nie przelewało, więc jak zdarłem spodnie jeansowe, to chodziłem praktycznie przez cały rok szkolny w spodniach od garnituru do szkoły, co od razu sprawiało, że byłem wytykany palcami, dodając do tego jeszcze fakt, że miałem odstające ucho, które później w wieku lat bodaj 11-12 miałem naprawiane, nie wyszło. Nadal teraz jest kwadratowe. No, lepsze kwadratowe niż odstające. Jednakowoż mniej odstaje niż wtedy odstawało. Ale wtedy miałem lepszy radar i wiesz, może gdybym miał takie ucho nadal, może wyłapywałbym teraz falę 5G. Może. A tak to niestety musimy się z naszym wiejskim internetem użerać. W każdym razie, wiesz, na moje życie nikt nie zwracał uwagi i ja po prostu nosiłem w sobie te wszystkie problemy szkolne. I cały czas się tak boję, patrząc na Lilkę, żeby ona tylko tego nie odziedziczyła po mnie. Niech w tym kierunku idzie, niech wda się w ciebie. Ale mówisz, że trzymałeś się z taką maleńką grupą osób. Ja też tak samo, ale chyba każdy ma jakąś swoją grupę osób i resztę tak jakoś na bok odsuwa. Więc to nie jest nic dziwnego, nic nadzwyczajnego, ani co powinno skłaniać do tego, żeby się zastanowić, czy coś jest z tobą nie tak. Ale nie każdy jest ofiarą losu w swojej klasie, a ja byłem. Chyba każdy rodzic ma jakieś takie obawy, czy to jego dziecko sobie da radę w życiu z rówieśnikami, w życiu poza domem, bo w domu to oczywiście każdy patrzy, chucha, dmucha, żeby tylko nie siadła mu na głowie mucha. No a na zewnątrz my nie wiemy, co tam się... My patrzymy, czy naszemu dziecku nie siada mucha. Nie, po prostu to był taki dobry rym i sobie pomyślałem, że zarzucę takim rymem, wiesz, żeby było, że czytać jest elokwentny i potrafi rymować. Wiem, o co ci chodzi, ale chyba aż tak to nie przesadzajmy, prawda? Aż tak nie chuchamy na nasze dzieci. No. Znaczy na te małe bardziej, bo tu u nas dużo kantów, dużo rogów i one lubią chodzić i się przewracać, więc no trzeba te głowy chronić. Ale na to starsze to aż tak nie trzeba. No trzeba oczywiście kontrolować, pilnować, ale żeby aż tak. No bywa różnie. Trochę dziecku trzeba dać swobody, prawda? Nie można go ciągle pod batem trzymać, pod wiesz, pod jakiegoś... Ale mi nie chodziło o trzymanie pod batem, tylko o to, że wiesz, co to dziecko robi, znasz jego wzorzec zachowań. Nie wiesz, jaki jest to wzorzec, kiedy zostaje pozbawione rodzicielskiej opieki i srogiego spojrzenia ojca. U Grahama Simpsona fajne jest to, że generalnie to jest książka na każdy etap życia. Szukasz sobie drugiej połówki, projekt Rosie, rozbawi cię do łez.
szukasz sposobu na to, jak nie oszaleć, kiedy spodziewasz się dziecka. Efekt Rosie, może się okazać, że twój facet wcale nie jest taki zły, bo zawsze mogłaś trafić na Tillmana, który po prostu przewróci całe życie do góry nogami, byleby tylko wdrożyć swój projekt donoszenia ciąży i wszystkiego, zaplanować wszystko, co z tą ciążą jest związane, bo tutaj no Rosie dostaje wręcz szału z Tillmanem. To też jest bardzo fajna książka, przechodząca chwilami z komedii w taki lekki dramat, bo z jednej strony z Tillmana możemy się śmiać, bo on też ma taki sposób wypowiadania się, dość szczególny, analizowania wszystkiego i takiego odpowiedniego wyrażania swoich emocji, uczuć, takiego aż zbyt poprawnego. Z drugiej strony w pewnym momencie zaczyna doskwierać ponad tą komedią fakt, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który tak naprawdę ma... toczy walkę z pewnym dramatem swojego życia, że on pewnych rzeczy nie potrafi wyłapać. On nie potrafi wyłapać żartu, czasami nie potrafi załapać, że coś było ironią i to wszystko wbija się w niego niczym nóż prawdy, ostrze sprawiedliwości i nie do końca wie, co kto mówi na poważnie, a czego nie, więc mamy tutaj do czynienia też z wejściem w umysł człowieka cierpiącego na zaburzenie. Znowu podkreślę, cierpiącego to jest słowo na wyrost, który musi sobie z tą rzeczywistością radzić i tom trzeci w końcu nam pokazuje, jak sobie z tym radzi on w kontrze ze swoim własnym synem, z którym musi teraz zacieśnić więzy i który może się okazać bardziej do niego podobny niż sam Tillman by tego sobie życzył. Bardzo fajne studium wszelkich dyskryminacji i braku tolerancji, braku sprawiedliwości, braku równości przede wszystkim wbrew temu, co się mówi. Bo jednak równości w szkole nie było, nie ma i nie będzie. No nie, szkoła to chyba w ogóle jest taką wylęgarnią ofiar i sadystów, że tak powiem. Jestem ofiarą. Ty nie byłaś ofiarą, więc co, jesteś sadystką? Ja byłam akurat na tym gruncie neutralnym, nie byłam ani sadystką, ani ofiarą też nie byłam. A, bo kiedy był przydział, to byłaś na wagarach. Tak. No tak, była drużyna sadystów i ofiar, tak, aż to trzeba poszła na wagary. Więc mogę stwierdzić z dumą, mogę stwierdzić, że moje życie szkolne nie było takie złe, jakby mogło być. Jeżeli szukacie lektury, która z jednej strony was wzruszy, rozbawi, w której poznacie bardzo nietuzinkowego, wyjątkowego bohatera, książki, której bohater będzie zupełnie inny od wszystkich innych książek, jakie czytaliście i zupełnie inne podejście do romantyzmu, do miłości, bez oklepanej komedyjki romantycznej czy romansiku, to jest właśnie ta seria. Z jednej strony, bo potem, kiedy już stwierdzicie, że dobra, tej miłości mi wystarczy, przechodzicie w trudy życia codziennego, aż wreszcie dotykacie, ale nie w taki przytłaczający sposób różnych poważnych problemów życia człowieka, problemów związanych właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, z odstawaniem od reszty, z byciem gdzieś w jakimś stopniu zaburzonym, ale też problemów związanych z antyszczepionkowcami, z naturą medycznego świadka, czym ta medycyna jest. No dzisiaj, zwłaszcza w dobie dzisiejszej pandemii, to zwłaszcza ta kwestia antyszczepionkowców może być tutaj istotna, żebyśmy wszyscy tak naprawdę myśleli. Książka pozwalająca na wysnucie własnych refleksji, pokazująca fakty w sposób bardzo fajny, ciekawy, no i przede wszystkim porywająca lektura, która kończy się w naprawdę fajny sposób. Dla mnie finał Rosie jest świetnym, wspaniałym zwieńczeniem tej cudownej trylogii i to, co zawsze powtarzam, o dobrej książce nie świadczy to, co powiesz o niej 5 minut po przeczytaniu, tylko to, czy o tej książce pamiętasz po latach. Projekt Rosie, jeszcze raz pokażę, pokaż tutaj, to jest już po prostu dziadziuś. Dziadziuś, czerwień miłości blednie, ale ja tę książkę nadal doskonale pamiętam, bo się cudownie przy niej bawiłem. To była jedna z tych pierwszych książek, które w ogóle tworzyły strefę czytacza. I to jeszcze w blogowej wersji. Także trzymamy kciuki za to, żeby ta seria w ogóle trafiła do waszych serc, żebyście się na nią zdecydowali, bo naprawdę warto. I konkludując temat dzieci, w naszym związku to chyba ty jesteś bardziej ta rozważna, a ja bardziej ten romantyczny, więc ja się boję, a ty chyba podchodzisz z większą zaufaniem do dziecka. No staram się. Trudne jest to, ale się staram. To znaczy, ja powiem tak, ufam swojemu dziecku, ale nie ufam innym dzieciom. O tak, to jest dobre stwierdzenie. Ja tak naprawdę nie lubię innych dzieci. To też prawda. Tak. Polecam wam z całego serca. Trzeci tom 27 stycznia trafia do sprzedaży. Dwa pierwsze możecie nadrobić już teraz. Zobaczcie, to nie są grube książki, więc szybko nadrobicie. Macie tydzień. Ja was zbierze. Polecam jeszcze raz. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się cieplutko. Cześć!